Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki Jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. We wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej, które dziś obchodzimy, Kościół podaje nam do lektury fragment Ewangelii mówiący o proroctwie Symeona. Symeon zapowiada Maryi, że jej duszę miecz przeniknie. Widzimy, jak to proroctwo wypełniło się na Kalwarii, kiedy stojąc pod krzyżem swojego Syna, widziała Jego mękę i konanie za zbawienie świata. Maryja współcierpiała ze swoim Synem, ponieważ serce, które kocha, bije w tym samym rytmie, co serce kochane. Maryja chętnie wzięłaby na siebie choćby jakąś niewielką cząstkę Chrystusowego cierpienia, aby ulżyć Synowi Bożemu. Ta postawa Maryi była i jest inspiracją dla wielu świętych, może być i dziś inspiracją dla każdego z nas. Pomyślmy, w jaki sposób my możemy Chrystusowi przynieść choćby niewielką ulgę w cierpieniach. Cierpienie Chrystusowi zadaje nasz grzech, a zatem pierwszym i chyba najważniejszym wyrazem naszej pomocy Zbawicielowi świata jest unikanie grzechu za wszelką cenę, nawet za cenę własnego życia. Lepiej bowiem umrzeć, niż zgrzeszyć, mawiali święci. Walcząc z grzechem we własnym życiu, ograniczamy dodatkowe cierpienia, jakimi ranimy Boga. Drugim krokiem jest przyjmowanie na siebie drobnych umartwień, tak aby w ten sposób wyrazić naszą solidarność z cierpiącym Jezusem. Temu ma służyć piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, przez wielu pobożnych chrześcijan zamieniana na post o chlebie i wodzie. W tym duchu możemy również przyjmować upokorzenia, jakie na nas spadają, tak jak czynił to nasz Mistrz Jezus Chrystus. Trzecim krokiem jest odwodzenie od grzechu innych ludzi. Często dokonuje się to własnym przykładem dobrego życia, a czasami trzeba to uczynić napomnieniem braterskim. Grzech innych nie może być dla mnie obojętny, gdyż on rani Chrystusa, którego miłujemy, i sprowadza śmierć wieczną na tego, który się grzechu dopuszcza. Uczmy się od Maryi, niepokalanej i bezgrzesznej oblubienicy Boga, postawy trwania przy Chrystusie, także pod krzyżem, ofiarnego współcierpienia z Nim i pociągania wszystkich do cnotliwego, bezgrzesznego życia.